Cześć, tu Ernest! Dzisiaj do sklepu Fortnite wszedł ten oto zestaw skinów. Jest niezły, ale czy wiedzieliście, że w chińskim sklepie Fortnite ten skin się nie pojawił? Tak jest, ponieważ tego skina można odebrać tam za darmo. Nie od dziś wiadomo, że Fortnite w Chinach nadaje na nieco innych falach niż Fortnite u nas. Wschodni gracze z Chin mają swój własny launcher. To mieszanka Facebooka, YouTube'a i Steama. Tu jest wszystko. Fortnite na tej platformie ma swoją własną stronę. Można tu uruchomić grę, przejrzeć różne filmiki i co dla nas najważniejsze w tym filmiku, zobaczyć eventy. Z okazji nadchodzącego nowego chińskiego roku, w tej wersji Fortnite przygotowano event pełen darmowych nagród. Cała zabawa polega na zbieraniu punktów drużynowych. W naszej drużynie może być do 4 osób. Każda osoba zbiera punkty indywidualnie. Te punkty zaliczają też się do całej drużyny. Ja i trójka innych osób uzbieraliśmy już blisko 900 punktów. Codziennie za samo odpalenie gry można odebrać 100 punktów. Za każdą eliminację otrzymuje się 5 punktów. Punkty można zdobywać szybciej, jeśli pobierze się jakieś aplikacje, ale nie są one u nas dostępne, dlatego z tych bonusów nie korzystam. Najbardziej was pewnie ciekawi to, na co te punkty można wymienić. Słuchajcie, za każde zdobyte 100 punktów indywidualnie można otworzyć paczuszkę. Z takiej paczuszki może wypaść 1000, 50 lub 100 fałdolców. Mi wypadło 100. Codziennie można otworzyć przynajmniej jedną taką paczkę za samo wejście do gry. Za 3000 punktów drużynowych za to można odebrać tego oto skina w grze. Tak, u nas jest on za fałdolce, a w Chinach można go odebrać za granie ze znajomymi lub randomami. To bardzo fajna opcja. Spójrzcie na to. Za samo wejście do gry 29 stycznia otrzyma się podwójny zbierak. Za samo odpalenie gry w tym dniu. Ponadto, po zakończeniu tego eventu, gracze w drużynach, które są do 505 miejsca w tabeli, otrzymają za darmo skina pierożka. Drużyny, które zajmą miejsce od 506 do 1010, otrzymają 300 fałdolców. Pierożek też nie pojawił się w sklepie w Chinach, bo jest za darmo na evencie. Na ten moment na pierwszym miejscu jest drużyna, która ma aż 39 tysięcy punktów. Oni to muszą dopiero dużo grać. To chyba tyle, ile wiemy na temat tego eventu. Nie wszystko udało mi się tutaj rozszyfrować, używając tłumacza, ale najważniejsze rzeczy znacie. Poza tym w samej grze, jak już mówiłem, jest nieco inny sklep. A w meczach jest coś takiego jak poziom osłony przed burzą. Burza w chińskim Fortnite działa inaczej. Gdy jesteśmy w burzy, zamiast tracić punkty zdrowia, tracimy punkty osłony przed burzą. To, jak szybko tracimy tą osłonę, zależy od tego, jak mocno bije burza. W momencie, gdy ten pasek się wyczerpi, padamy. Nasza osłona regeneruje się, ale tylko gdy nie jesteśmy w burzy. Szczerze mówiąc, to wolę to, jak burza działa u nas. W Chinach nie ma szans na uleczenie tej osłony, gdy jesteśmy w burzy. Poradnika, jak zdobyć tego Fortnite'a, nie zrobię. To trochę według mnie bez sensu. Trzeba mieć oddzielne konto na chińskiej platformie, trzeba pobierać dużo różnych aplikacji, wszystko jest po chińsku i no, dużo tego. Podczas przygotowań Holm musiał nawet uzupełnić jakiś puzzle, bo jego konto zostało zablokowane. W samej grze jesteśmy zmuszeni grać na chińskich serwerach. Naturalnie przez odległość, tam jest duży ping. Ta platforma jest oddzielona od naszej, dlatego nie można grać ze znajomymi z Epic Games czy z konsoli. Tym bardziej nie można przynosić skinów. Oto nasza przykładowa gierka. Jesteśmy 350 tego od bazy Ego. Cokolwiek ten znaczek znaczy. No nie, no to metr jest, no wiadomo, że to metr jest. Ale tak czy siak śmiesznie wygląda ten znaczek. What? Jak wysadzają. Ej, co jest? Jak wysadzają nas. Ja napaleni. Nie działa mi domyślny sprint i teraz tą opcję przydałoby się znaleźć. No nie działa. O, piątkę chcę przybić. Piątek chcę przybić. No słuchajcie, jest tylko jedno wyjście. O, jest, mam. Użyłem translatora. W ogóle ile masz pingu, Holm? Ja mam 300, ja mam 250 około. 323 pingu. No nieźle, mam 230. Czyli ciut lepiej. O, i rośnie cały czas. Ciut lepiej. Hello! Hello! O! Thanks! Oddaj mnie to. Ja się dogadałem. A mi to wypluł. A w sumie wiem, dlaczego tobie dropnął. Jesteś Azjatą. Żartowałem. Nie gniewałem, tam śmiechu. Cholera. No tak rozwalaj. Już chyba z 10 prób było, no, żeby mnie trafił. O cholera, najlepszy kill w życiu chyba. Strzelał do mnie z 5 minut i ani razu mnie nie trafił. Dużo botów jest. Jest dużo botów ludzkich i komputerowych, że tak powiem. Dokładnie. Miałem właśnie dodać, że to nie są boty takie prawdziwe. O, to jakieś ścianki, to jakieś... O.
I to opóźnienie jeszcze, mamma mia. Leży jeden? No. Ej, czemu halo? Oni nie chcą w ogóle do nas? Ej, to jest kolejny przypadek! Dlaczego ale nie chcesz skoczyć? Dlaczego? O, jest! O, jest! No. Dobra. To jest ziomek od tych, od potek. Tutaj jeden, uważaj. Wow! Co tak dupło? No i nie trafiłeś, nie trafiłeś. No, nie traf... no to przez te lagi właśnie. A teraz w ogóle nic nie poleciało u mnie. O, jest. To. No i po strefa. No. Halo. Uciekaj! Jest, o! O cholera, żeś wydropił teraz. Idziemy. Zobacz, Hol, oni mają tyrolki dalej włączone. A my nie mamy tyrolek. O kurde. A jest tutaj ten glitch? Weź to sprawdź może. Czekaj, zobaczę. O, musisz zeskoczyć. Jest! Jest, działa, o nej. Zobacz co mi się udało zrobić. Zobacz co mi się udało snajpią. O cholera. Co? O nej. Już do ciebie idę. Dawaj, Erdos, na górę. Nie, jestem tutaj. Tutaj, za tobą jestem. O, dzień dobry. Idziemy proszę, stąd. Na górę idziemy, bo tam byli. Ich trzeba się pozbyć. A, na górę, no dobra. Hon, patrz na mnie. O! Wow. Dobra, to są typy. Bananek! O cholera, jaki webshot jest. China banana zabiłeś. O, tam dalej jeszcze stoi snajper, uważaj. Banan. Uważaj, bo ci snajperzy tutaj są groźni. Nie trafiają cię ani trochę, ale celują. Co to za chińskie budowanie? Zbudował i to natychmiastowo zostawił tą strukturę. O tak! Idziemy baza, dalej, no dobra. O kurde, zbudował. Jaki rider tutaj jest. Widzę. O cholera! O cholera! Nagle zniknął, dostałem damage. Jak buduję! Au! Uwalił mnie. Jakiś dobry typek tutaj jest, słuchaj. Tu nie ma samych botów. China bomb. No, zedytowałem to jakoś 10 lat temu chyba. Trzy webshoty i po nich. Dajesz go! Trafiłem nice. Go! Zabiłem go! O! Dajesz! Oh. Nie no! Dostał napojami, ale wygrali. Nie dostał damage'a! I zaraz, czy my też wygraliśmy? Co jest? Nam też zaliczyło? Czy my wygraliśmy przegrywając? I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajowym.